mój zawód, całe życie polegał na kontaktach z ludźmi, obserwacji ludzi. Ja tym żyłem, więc tego mi... To była zawsze moja pożywka. I to w tej samotności, którą znoszę. Jak się przeszło parę ciężkich chorób, to się umie być samotnym. Jerzy Sztur, aktor, reżyser, wykładowca akademicki, do tej pory człowiek bardzo aktywny zawodowo. Na czas epidemii koronawirusa zdecydował się przenieść do domu na wsi i nie opuszczać oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa Rabki Zdrój. Krzysztof Jasiński, również aktor i reżyser, założyciel Teatru Stu i jego dyrektor, który na co dzień organizuje pracę artystów w Krakowie, też zaszył się daleko poza miastem na Mazurach. Obydwaj czekają na czas, kiedy teatry znów będą mogły zacząć działać. W naszym małym Teatrze Stu czasami jesienią nam przeszkadzało, że no jest jesień, trzeba przetrwać, bo kaszlą. Mhm. No, teraz sobie nie wyobrażam, żeby ktoś zakaszlał na widowni. Wstanie cały rząd i wyjdą. No. Więc to oczywiście żart. Jestem optymistą w tej sprawie. Ja myślę, że nam większej szkody takiej społecznej nie zrobi. Ja myślę, że to jest doświadczenie, które wyjdzie nam na dobre. Przed tą epidemią częściej drażnił mnie fakt, że nasi rodacy byli skłonni do pokazywania na drodze na przykład środkowego palca, niż dzisiaj. Czyli z tego powodu myślę, że to się bierze również z faktu, że zostaliśmy wszyscy jednakowo poszkodowani. Tu nie ma uprzywilejowanych, tu wszyscy dostają jednakowo w kość. W związku z tym nie ma powodu nikomu niczego zazdrościć, a raczej ewentualnie starać się pomóc. No. Andrzej Sikorowski, lider zespołu Pod Budą, też nie opuszcza, jeżeli nie musi swojego cichego zakątka pod Krakowem. Wszyscy, co wspólnie przyznają, tęsknią za bliskimi i rodziną. Najbardziej odczuwalny był brak rodziny podczas ostatnich świąt wielkanocnych, kiedy ze względu na epidemię nie można było swobodnie przemieszczać się między miastami bez uzasadnionej potrzeby. Te święta, które były teraz, no całkiem niedawno, musiał pan sam być w domu z żoną, czy jednak w szerszym gronie? Sam. Sam. To był najsmutniejszy moment, jak przyszły wycinanki od wnuczki i wnuczka, żona się popłakała. I to był najsmutniejszy, do tych laleczek wyciętych z tektury, żeśmy się łamali jajkiem. To było, zwłaszcza tu na wsi, to myśmy zawsze tu spędy rodzinne były. Ogromny stół, na którego dwóch koniuszkach siedzi dwoje starszych ludzi. Ja na przykład powiem panu, że ja tęsknię i dzisiaj rozmawiałem ze swoim kolegą z Zakopanego, bo często jeżdżę do Zakopanego. I już kombinujemy, jakby zagrać w brydża. To znaczy po prostu no maski, jakieś rękawiczki, bo my kochamy grać w brydża. No a przez telefon to zupełnie inna zabawa, no bo przy tym brydżu to czasami, nie wiem, wypić jakieś piwko i często padają brzydkie słowa, jak partner nie zachowuje się odpowiednio. Mówię o graniu oczywiście. Więc my jako ludzie będziemy dążyli do tego, żeby to normalniało i to jest zupełnie oczywiste. Krzysztof Jasiński, rocznik 43. Jerzy Sztur, rocznik 47. I najmłodszy Andrzej Sikorowski, rocznik 49. Wszyscy trzej nie pracują, od kiedy zamknięte zostały teatry, wyższe uczelnie i sceny estradowe. Teraz o moim kolegom grozi naprawdę ciężka zapaść. Oni z tego żyli. A jeszcze jest to pokolenie, mówię o swoich dzieciach, nie bardzo nauczone oszczędności. Miało się wydawać. Pieniądz jest po to, żeby go wydawać i używać, prawda? I nagle oni zostają zero. Bo jest moje pokolenie, to myśmy byli inaczej i chowani tuż po wojnie i potem w czasie Gomułki, Gierka, etc. Myśmy musieli być zabezpieczeni. Ja pamiętam, że nawet jak już było krucho u mnie w domu, to z żoną myśleliśmy, ile tam odłożyć, choćby troszeczkę, żeby to rosło, żeby mieć na tak zwaną czarną godzinę. To mnie boli bardzo, bo ja widzę nawet po swoim synu, który prosperuje bardzo dobrze, ale nagle widzę, że mówi tata, za chwilę może być krucho. Ci artyści, z którymi ja współpracuję, to są ludzie bardzo zapracowani.
pracują w teatrach, pracują w kinie, w telewizji i tak dalej, więc z jednej strony to tym troszkę dobrze zrobiło, że miesiąc, dwa, ale jeśli idzie o takie normalne warunki socjalne, to jest katastrofa. Więc no jakiś czas będą musieli na pożyczonych pieniądzach wytrwać, no, bo nikt tutaj nie umrze z tego powodu, no, ale niektóre plany życiowe trzeba będzie poprzestawiać, no, szczególnie młodzi ludzie.